Anna, najpewniej i tak ma na imię jedna z twoich koleżanek, koleżanka koleżanki, a może mama, żona albo siostra. Zgadza się? No w rodzinie mam Annę, także bardzo bliska, bo to jest mojej siostry wnuczka. Babcia była Anna i teraz jest w rodzinie wnusia Anna. Czy zna pani jakieś Annę? Znam, tak. Dużo? No dosyć dużo, bo to jest dosyć popularne imię, tak. Czy Anna to popularne imię? No bardzo, bardzo popularne. Zna pan jakieś Annę? No jak, Anna akurat życzenia składałem rano. Jest ich Ann w rodzinie. Trendy w imionach zmieniają się każdego roku, ale jak się okazuje, Anna to imię ponadczasowe i najpopularniejsze w Polsce. Nosi je ponad milion Polek. Po Annach najczęściej spotykanym imieniem jest Maria, ponad 625 tysięcy pań. Obchodzący imieniny wczoraj, 25 lipca, Krzysztof to drugie pod względem ilości osób noszących to imię. Mamy w Polsce ponad 660 tysięcy Krzyśków, więcej jest tylko Piotrków, bo ponad 700 tysięcy. 25 lipca imieniny obchodził też Jakub, który w rankingu najpopularniejszych imion zajmuje 10 miejsce. Tak nazywa się blisko 400 tysięcy Polaków. A jakimi kobietami są Anny? Bardzo ciepłe. Ciepłe, serdeczne, przyjazne. No takie przynajmniej znam Anny. Ale myślę, że wszystkie takie są. Mi się wydaje, że stoją mocno na ziemi. Są kobietami zaradnymi, przedsiębiorczymi, ale i zdolnymi. A jako imię to uważam, że jest krótkie, łatwe do wypowiedzi, do zapamiętania i takie do codzienności, do zwrotów. Jak się okazało, z solenizantką też porozmawialiśmy. Bardzo po prostu lubię. Lubię to imię. Lubię naprawdę. A jakimi osobami są Anny? Jakby mogła pani siebie nawet... Siebie. Stanowcza, pracowita, taka konkretna po prostu. A jak jest Anny, to już zimne wieczory i ranki, nie? Takie powiedzenie jest. Mówi się też, że od świętej Hanki i zimne wieczory i ranki, a to dlatego, że kiedyś te dwa imiona traktowano jako jedno. I wtedy to była taka tendencja do przekształcania tych imion i na przykład w dokumentach w administracji Anna, napis Anna, a mówiło się Hanuś. Dzisiaj wiemy, że Hanna to jest inne, a Anna jest inne. A i wtedy Hanuś. I ona była taką Hanusią do końca, ale tak naprawdę była Anną. Z okazji dzisiejszych imienin Anny w kwiaciarniach Gwarno. Już od samego rana, zanim jeszcze otworzyłam, ludzie przychodzili, także ludzie się kręcą, kwiatki kupują. No róże najczęściej, prawda, bo jest to jednak najszlachetniejszy kwiatek. Pięknych bukietów i mocy życzeń dla wszystkich Anek, a razem z nami życzenia ślą mieszkańcy Ostrowca. Dużo optymizmu, dużo słońca, pogody, którą mamy zapewne, no i wszystkiego najlepszego, spełnia marzeń przede wszystkim i dążenia do tych marzeń, o, to jest ważne. Przede wszystkim zdrówka, spełnienia najskrytszych marzeń, no i czego tylko sobie te Anny kochane życzą, niech się spełnią te marzenia.